to pan, który tworzył ten pas, powiedział do mnie, że jest większy i cięższy od pasa KSW i Fame MMA. Freeze będzie miał cięższy pas od Mameda Khalidova? O kurwa, ale lipa. Cześć, Myklecie, ekipa WK z tej strony. Jak widzicie, dzisiaj bardzo ważny odcinek dla wszystkich youtuberów, z tego względu, że są to pasy dla nich. Jak wiecie, na kanale Warszawski Koks mamy serię Najsilniejsi na YouTube, gdzie szukamy najsilniejszego youtubera. Który bardziej nie jest związany z fitnessem, ale panuje w mainstreamie i celem jest to, żeby po prostu rozszerzać sport, żeby wszyscy chodzili do jebani. A możliwość zdobycia takiego pasa, no co może bardziej skusić do przyjścia na ławę? Ale tak ciężki. Jest. I no co, trochę dzisiaj poszpanujemy tym pasem, żeby jeszcze bardziej zachęcić youtuberów, bo nie jest to plastikowy pas, jest to pas ze złota. Dwa pasy kosztowały nas tam 17 tysięcy złotych i może sobie przejdziemy po kolei. Mamy tutaj omówimy, ładnie wypisane. Jak on wygląda i dlaczego, i proces produkcji. Też ja chciałem powiedzieć właśnie, jak zaczęło się u nas myślenie o pasie. Stifler wycisnął 130 i został najsilniejszym youtuberem. 135. Ura! I mieliśmy obok prototyp pa- 135, przepraszam Stifler. Mieliśmy obok prototyp pasa do dźwigania. I Stifler powiedział, czy damy mu taki pas, nie? No i od tego się zaczęło. Poszukaliśmy pasów, poszukaliśmy na początek, trafiliśmy na gotowe pasy. No one nie zadowalały nas, mówiąc krótko, nie było odpowiednio zajebiste. Potem popatrzyliśmy, jakie takie mniejsze federacje sportów walk, jakie mają pasy. To też nie do końca nas zadowoliło i doszliśmy do zakładu, który robił pas dla KSW i Fame MMA, tak Błażej? Tak, ten zakład robił wszystkie pasy dla Fame MMA i robił pasy od czwartej gali dla KSW. No i w tych pasach było widać, że no jest to porządny materiał, robiony właśnie, no w pełni, w stu procentach profesjonalnie i zajaraliśmy się i musieliśmy już w tamtym miejscu zrobić. I co najważniejsze, jest to polski zakład. Polski zakład. Skóra z karku woła, polskiego woła. Tak. Najlepsza jakościowo do tego rodzaju pasa. Ale to zaraz sobie powiemy więcej. Może przejdziemy do budowy pasa teraz. Mamy dobra, wszystko ogień. Ładnie opisane. Budowa chcesz pasa. Zacząć? Budowa dobra, pasa. Budowa pasa. Klamra to pierwsza. Ty pokazuj. To ja zacznę pierwszy. Klamra. Dobra. Tutaj jest klamra i klamra jest wykonana cała z mosiądzu frezowanego przez maszynę CNC. Dla tych, których Laser. To bardziej interesuje. To jest 24-karatowe złoto, tak się mówi w Ameryce, a my jesteśmy w Europie i powiemy, że to jest 99,9% czystego złota. Więc nie jest to lipa, nie jest to puchar z Decathlonu, jest to prawdziwa rzecz. I jeszcze tutaj, jak już powiedziałem o czymś takim, to chcę nawiązać, że jeżeli chodzi o naszą serię, bardzo chcieliśmy mieć, żeby nasi zawodnicy mieli serio fajną rzecz do wygrania i żeby to był taki challenge, bo sami wiemy, jak startowaliśmy w zawodach, że zazwyczaj zawodników nagradzało się próbką białka i dyplomem. A my chcemy właśnie inaczej, żeby było. Możemy powiedzieć, że no waży on dość sporo. Nie ma tutaj żadnej lipy. Czarne emalie chciałem pokazać. Zajebiste matowe efekty. I na to też zwracaliśmy uwagę, żeby on tak, no, też wyglądał z bliska, z daleka, zajebiście. Tutaj jest 8 warstw takiej matowej, fajnej emali. No i jeszcze klamra jest niklowana. Jest zabezpieczona niebieską emalią. Tak jak trzeba.
tak jak trzeba to robić, w największych federacjach tak to zrobiliśmy. Okej, teraz przyjrzymy się bliżej pasowi, możemy zbliżenie jakieś dać? Detale owca dawaj, omów. Żeby no detale tutaj myślę, że taki najbardziej charakterystyczny i powiązany z siłownią jest to ten efekt sztangi frezowany. Jak widzicie, to jest jak powierzchnia sztangi, jak sobie dotkniecie na monitorze. I też był wykonany przez maszynę CNC. By uzyskać efekt radełkowania, to się nazywa radełkowanie, nie wiedziałem nawet, że to się tak nazywa. I tutaj trudnością było to, że ten efekt, jak macie sztangę, to jest go łatwo uzyskać, bo sztanga jest okrągła. Natomiast tutaj była płaska powierzchnia. Odwzorowany jest ten wzór po prostu laserem. I to nie jest taką techniką robione jak sztanga prawdziwa, ale wygląda tak samo. Więc najsilniejsza osoba nie tylko ma ten pas, ale ma kawałek sztangi i zawsze będzie mogła sobie przypomnieć, że jest, że ma najlepszą ławę na polskim YouTubie, sobie dotknie. Bo tu chodzi o ławę. O, i tutaj jest tak, o, tutaj jest, zacznę od kury, o, tutaj kurę workout pobiłem, o, tutaj BNT pobiłem, o, tutaj gdzieś jest Jack Gadowski, jest słabszy ode mnie, bo ja jestem najlepszy, bo ja jestem najsilniejszy i o to chodzi w tym pasie. Tutaj od góry. Żeby dumnie chodzić i pokazać, że jest się najlepszym. No, od góry właśnie jeszcze jest bardzo ważny akcent sportowej Polski. Promujemy sportową Polskę, więc musieliśmy to zawrzeć na pasie. Tu jest logo, dosyć nowe logo sportowej Polski. Nie macie teraz tej koszulki, ale to jest nowa seria, nowa kolekcja na naszym sklepie WKDZiK. Co? I na dole jeszcze. O, i na dole, i tu mamy sportowa Polska, sportowa Polska, najsilniejszy na YouTubie. Nowe logo DZiK, zajebiste, oczywiście to też jest złoto. Mogę to ugryźć. No, jak tabliczka czekolady. WKDZiK, klamra, bez popeliny żadnej, tutaj też. Też złote. Bez popeliny złote, oczywiście jest drugi też DZiK. Bez popeliny, złoty. Mówiliśmy o karku bez półśrodków. Tak. Mówiłem o karku woła, na że początku. Jest to najwyższa jakość w tego rodzaju. I jakie to było nasze zaskoczenie, że najwyższa jakość skóry, dostaliśmy informację, jest właśnie z polskiego woła. To się cieszymy właśnie bardzo. W Europie. W Europie. A gdzie ja powiedziałem? Chciałem zaznaczyć, że dobra, w Europie, na świecie może nie, co myślisz, pewnie, że Stany mają lepszą jakość woła? Mam ten pas z Ameryki, może wiesz, uważam, że gonimy. Bo ja zmierzam Amerykę do tego, że chciałem powiedzieć, że właśnie z pewnością to jest dowód na to, że w Polsce można robić zajebiste rzeczy i że Polak potrafi. Tak. I jak w jednym z ostatnich odcinków sobie mówiliśmy właśnie, że fajnie jakby Polacy mieli wizję i chcieli robić najlepsze rzeczy tutaj, tak. No to jest dowód na to. Tak jak robimy w Polsce zajebiste łodzie, słyszałem, chyba jesteśmy w top 10, w top 3 na świecie, to tak ten pas jest dla mnie... No, nie ustępuje na przykład pasowi z UFC. Tak jest. Wyglądem. Czyli dwa pasy, 17 koła. 17 koła zostało ofakturowane. Pieniążki zostały w kraju. Gdzieś tam już idą na drogi, na coś, oby na takie rzeczy fajne. Nie tylko do portfeli prywatnych, tak? I co? I te pasy, uwaga, robimy tak, że oczywiście jeden pas będzie zawsze u nas jako zabezpieczenie. Żeby pokazać go też w każdym momencie nowemu na przykład zwycięzcy na materiale. I jak ktoś wygra, powiedzmy teraz Stifler ma pas i przychodzi tak. Meduza. Uwaga, przychodzi Meduza i wyciska 137,5. I Stifler ma pas, to my musimy tego dnia, co Meduza rozjebał, dać mu pas. Czyli dajemy mu ten pas, a Stifler musi nam zwrócić. Robór do psychiatryka tego samego dnia. No. Meduza, zrób to, błagam. Ja chcę zobaczyć minę Robura, jak on już tego nie obejrzał, bo jak film się zaczął, pierwsza minuta, to on już pobiegł na trening. Też już tak nie dokończył tego filmu, więc... Każdy youtuber, który będzie najsilniejszy, ma pełne prawo robić tym pasem, co chce, pod warunkiem, że po prostu dba o jego kondycję. Oczywiście spisujemy umowę na ten pas, żeby nie dochodziło do wałków, wiadomo. Szanujemy się, znamy się, ale po prostu z doświadczenia wiemy, że jeżeli chodzi o takie rzeczy, jeżeli chodzi o pieniądze, to zawsze trzeba podpisać umowę. Więc będziemy podpisywali umowę, pas, freeze, wpadasz. Pas, chodzisz z nim wszędzie. No ten pas prawdopodobnie będzie najbardziej wartościową rzeczą, jaką w ogóle posiadamy. Bo on będzie tworzył taką historię, że trzeba tutaj jakąś tam prościutką umowę spisać, że jednak
wróci do nas, jak ktoś zostanie nowym mistrzem, bo no, jest ryzyko, jak ktoś dostanie ten pas, że no, spierdoli za granicę po prostu i ślad po nim zaginie, tylko żeby mieć ten pas na zawsze. Zawsze jest X5 i duży bagażnik. I łopata. I wiertarka. I kabaty. Ja ogólnie uważam, że najsilniejszy na YouTubie powinien to nosić zamiast koszulki. Jakbym był najsilniejszy na YouTubie, nosiłbym to zamiast koszulki. Owca zaprezentowałbyś, jak się nosi pas? No i to jest taki nasz sposób, że żebyśmy mieli po prostu kolejkę osób, które chcą wyciskać. Ten pas jest tak zajebisty, takie robi wrażenie, że spodziewamy się, że będziemy musieli zatrudnić kogoś, kto będzie umawiał wizyty na wyciskanie tak naprawdę. Że to już nie my będziemy dzwonić do youtuberów, tylko że cały YouTube będzie stał w kolejce przed WK Gym. Na pewno przyda się robić też dół ciała, żeby nosić ten pas, żeby on lekko na pośladkach z tyłu miał się oprzeć o co. Ciebie to kurwa więc chuja, nie lekko. Jest dość ciężki, dupa więc mi wybija też po prostu. Dobra, więc to jest tak, to jest pierwsza wersja, tak wyglądacie, tak wychodzicie, nie wiem, na zakupy, jak już nie będzie pandemii. Tak wchodzicie do Szołoma, ale pokażcie jeszcze drugi. Jak bażant, ale niech ktoś pokaże, jak kark woła, ale niech ktoś jeszcze pokaże, jak można na ramieniu. I tak możecie też chodzić z tym pasem. Przysiad normalnie, taki ciężki. A ja ci zapnę. Ile waży ten pas? Nie, 3860. 3860 waży ten pas. Jak by minimalk wyglądał z tym pasem? Zajebiście by wyglądał, kurwa. No. Mały człowiek z niewiarygodnie dużą siłą i z zajebiście dużym pasem to i pokazuje... I minimajk na miasto jak Conor z tym pasem, tak nie? Miałby do tego prawo, ale ja myślę, że to jest taki immunitet. Serio, że to jest immunitet, że możesz się wozić. Ale oczywiście bez przesady. Żeby nie przesadzać. Dobra, zdejmujemy. No myślę, że Stifler będzie, już się ale mogę Stifler... doczekać, aż będzie przesadzał. Kocham gościa, nie? Myślę, że Stifler do jak kluby uruchomią, to tak, będzie wchodził do każdego klubu. Tylko ale patrzcie, ale teraz... Tylko z tym. Tak, nic innego na sobie nie ma. I tutaj tak, o. Ale patrzcie, jakie to jest zajebiste, bo teraz tak, wiemy, że Stifler lubi imprezować, więc teraz tak, trochę przyśpi, za bardzo będzie imprezował i forma mu spadnie. I ktoś mu pas odbierze. Puka tu do drzwi ktoś. A może potem odpuści jedną czy dwie imprezy, żeby kurwa trening lepiej wszedł i żeby przytrzymać tytuł mistrza, żeby pójść do klubu jak należy, żeby wpaść z tym pasem. To kurwa zmienia ale postać rzeczy. Serio, to jest masakra. Ale ich wjebaliśmy w sport. No ja widzę kartę na czasie, ale... w perspektywie 10 lat, że każdy będzie miał kurwa wyniki, no jak trójboiści, nie? Ja myślę, że taktycznie rozjebaliśmy wszystkich. No ładnie. Taki ten pas jest zajebisty, że no sportowa Polska urośnie kurde 10-krotnie. Najgorsze jest to, że wy go nie czujecie jeszcze. To jest najgorsze, że wy go zobaczyliście, zajebiste, ale nie możecie go poczuć, bo jak go poczujecie, to dopiero wtedy rozumiecie. Jaka odpowiedzialność. Jak robór reaguje na coś, jak na steka, to wiecie, że coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy. Jeszcze weź mu zapisz, mogę wam powiedzieć, że gdy go odbieraliśmy, to pan, który tworzył ten pas, powiedział do mnie, że jest większy i cięższy od pasa KSW i Fame MMA. Mamy intro. Powiedział, że to jest najcięższy pas, jaki wykonał. Mamy intro. Panowie, coś słabo! Panowie, no jak to, kurwa? Pas WK ma większy pas? Najsilniejszy na YouTubie będzie miał większy pas od mistrza KSW? Freeze będzie miał cięższy pas od Mameda Khalidowa? Co? O kurwa, ale lipa! Ale lipa, to kończymy już. No to by było na tyle, myślę, w tym odcinku. Dziękujemy za obejrzenie filmu, zostawcie suba i koniecznie napiszcie, kogo widzicie na naszej ławie. Do zobaczenia. Tak jest. I męczcie ich pod ich filmami. Oj tak, katujcie. Oj tak, byku. Katujcie oj ich. Tak. Elo, trzeba napierdalać, żeby pas, kurwa, był godnie reprezentowany. 200 musisz na klatę wziąć i 350 w martwym.